Jak idea konkursu wpisuje się w pracę prawnika? Myślę, że każde z kryteriów, które ocenia kapituła konkursu jest istotne i trudno generalizować i stwierdzić, że jedno lub drugie jest ważniejsze w pracy codziennej każdego z nas. Myślę, że zarówno dzisiejsi finaliści, jak i nagrodzeni mają różne pasje i realizują się na bardzo różnych polach zawodowych, przez co osiągają sukcesy zarówno na niwie naukowej, w działalności zawodowej biznesowej, jak i w działalności pro bono. Nie można ich na pewno w żaden sposób kategoryzować, a już na pewno nie można ich porównywać w sposób bezpośredni, tym bardziej chyle czoła przed kapitułą, że stanęła przed tak trudnym zadaniem i mu podołała. Jak nagroda w tym konkursie może wpłynąć na rozwój mojej kariery? Myślę, że na pewno niesamowicie zmotywuje mnie do tego, abym jeszcze bardziej pogłębiał te pasje, które mam w zakresie własności intelektualnej i podejmował dalsze wyzwania na swojej ścieżce zawodowej. Jakie to uczucie odbierać nagrodę w tym prestiżowym konkursie? Myślę, że trudno jest opisać to uczucie. Na pewno jest to niesamowita radość i niesamowite wyróżnienie. Życzyłbym każdemu, aby mógł wystartować w konkursie i przeżyć to, co mogłem dzisiaj tutaj przeżyć.